To ja. Przecież to ja. Boję się. Czego? Nie wiem. Staraj się bardziej zbliżyć do Boga. To ciemność budzi twój lęk. Łaskawość Boga jest nieograniczona. Nie. Boga nie ma. Wzięli go. Co powiedziałeś? Masz gorączkę, czy... Aresztowali. Widziałem. Tak. Tak, teraz będą wszystkich aresztować.
Proszę pana, panie Wiktorze, śpi pan? Pan chory? Jezu Chryste. Zaraz. Niech pan leży spokojnie. Poradzimy. Nad śmiertelnymi przez rozliczne ujścia światowa jasność wznosi się, lecz ówdzie, gdzie cztery koła w trzy się krzyże łączą, wnikając hojnie rozsypuje promień i miazgę świata coraz czyniąc większą. Gdzie cztery koła w trzy się krzyże łączą. Panie doktorze, przyszedł pan Jerzy. Tak. To ja. Można? Ależ naturalnie, proszę bardzo. No proszę powiedzieć. Co tam nowego? A cóż by miało być nowego w tej naszej mieścinie? Zawsze to samo. Mordercza nuda, przyjacielu. Brak nowych twarzy, nieprawdaż? Otóż to. Idąc tutaj, spotkałem pańskiego kolegę ze szpitala. Chobotowskiego. W rzeczy samej. Mało go znam. Jakoś nie było okazji. I któż to taki ten Chobotowski? Któż to taki? Pospolitość. Co pan powie? No tak. Jak żeby inaczej. Tupetu dużo, chorymi gardzi. Dziwna rzecz. Przyjechał z Warszawy. Przysyłają nam stamtąd takich ludzi. No, pospolitość. Nie warto o tym wspominać. Dlaczego tak jest, panie Andrzeju?
Niby inteligencja, a poziom, może się pan nie zgodzić ze mną, hołdujący szarej przeciętności. Nic więcej. Zgadzam się. Sam pan przecież wie. Przyszło nam żyć w czasach, gdzie wszystko jest miałkie i nieciekawe. Wszystko oprócz wyższych duchowych przejawów ludzkiego rozumu. Dlaczego? Powody istnieją dwa, co najmniej dwa. Rozum odróżnia nas od zwierzęcia, a powtórę daje namiastkę nieśmiertelności, której nie ma notabene. A więc rozum to jedyne możliwe źródło rozkoszy. No cóż, kiedy my nic nie widzimy, nic nie słyszymy, tylko książki. Mówi pan książki, a praca? Przecież pan jest lekarzem. Ojciec mnie zmusił. Mój Boże, a jednak życie to intrygująca pułapka. Najpierw niebyt, potem przypadek, wreszcie życie albo jego namiastka. A każdy chciałby poznać cel i sens swojego istnienia. Święta prawda. Panie doktorze, ktoś do pana. Przepraszam cię, przyjaciel. Proszę, panie doktorze, bardzo proszę. Ile pan ma lat? 50 Jest egzekutorem sądowym. Dobry był chłopak, uczciwy, spokojny. I tak nagle go napadło. W nocy gada do siebie. Cały czas gada. Albo nagle słyszę trzask drzwi. I pędzi gdzieś. A to noc. Co z nim, panie doktorze? Ano nic. To co zawsze. Czyli nic. Umrze? Wezmę go do szpitala. Zajmę się panem. Proszę się uspokoić. Arkaszt? Nie, przyjacielu. Pojedziesz do szpitala, nic ci nie grozi.
Ene due, rike fak, turba borba usme smak, deus deus cosmateus, i morele bax. Ene due, rike fak, turba borba usme smak, deus deus cosmateus, i morele bax. Panie doktorze, proszę mi powinszować. Przedstawili mnie do odznaczenia drugiego stopnia. Drugiego? Rzeczy samej. Dają co prawda tylko cudzoziemcom, ale dla mnie chcą uczynić wyjątek. A cóż to za order? Jak to? Nie domyśla się pan? Order Imperium. I co pan na to, doktorze? Gratuluję. Będzie uroczystość na zamku. W obecności najjaśniejszego pana. A potem bal. Chciałbym prosić o wypożyczenie fraka. Dobrze. Dzień dobry. Jak się pan czuje? Zimno. Tak, tak. Rzeczywiście chłodno. Zaraz wrócicie do pawilonu. Doktor Chobotowski nie pozwala. W takim razie proszę ze mną. Panie doktorze, dobry. A ty gdzie? Wracaj. Proszę go przepuścić, idzie ze mną. A, to co innego, badanie. Koniec spaceru, ogłoś. Zimno. No ale jeszcze, doktor Chobotowski. Słyszałeś? Tak jest. A sam se ogłoś, łaskawcą. Stary przylas. Wiem. Kazał spacer przerwać, że zimno. Mówiłem, że doktor czas wyznaczył, a... Znowu wodą cuchniesz. A chorych do pawilonu. Za co mnie pan tutaj trzyma? Jakim prawem? Trzymam, bo pan jest chory. Chory? A co to znaczy chory? Ja chory, tak? Przecież dziesiątki, setki wariatów łazi na wolności, bo wasze nieuctwo nie potrafi odróżnić ich od zdrowych. Więc dlaczego akurat ja mam tutaj siedzieć? Kozioł ofiarny, tak? Pan... Felczer i całe to wasze szpitalne tałataństwo pod względem moralnym stoi dużo niżej od każdego z nas. Więc dlaczego akurat my mamy tutaj siedzieć, a wy nie? Gdzie logika, co? Ja jestem lekarzem, a pan chorym. Zadecydował o tym przypadek, a nie moralność czy logika.
i niech mnie pan stąd wypuści. Nie mogę. Dlaczego? Niech się pan zastanowi nad tym, co pan zyska. Jeżeli pana wypuszczą, natychmiast pana zatrzymają i odstawią z powrotem. Więc co robić? Uciec. Widzi pan, jeżeli społeczeństwo chce się zabezpieczyć przed psychicznie chorymi, czy w ogóle ludźmi dla siebie niewygodnymi, staje się siłą nie do pokonania. Co robić? Pogodzić się z faktem pobytu tutaj. Ale komu to jest potrzebne? Komu? Skoro istnieją więzienia i szpitale dla obłąkanych, to ktoś musi w nich siedzieć. Jeśli nie pan, to ja. Jeśli nie ja, to ktoś trzeci. Może kiedyś przestaną istnieć więzienia i szpitale dla wariatów. I nie będzie krat w oknach, ani szlafroków, ani felczerów. Z pewnością taki czas wcześniej czy później nastąpi. Język! Siostro! Proszę przytrzymać język! Proszę pomóc, przeniesiemy go. Siostro, proszę zostać z chorym, ja pójdę po bromek. Panie doktorze, panie doktorze, nie było pana. Na zamku. No cóż, nie otrzymałem zaproszenia. Słyszałem. Koniecznie, teraz. Jak pan uważa? To może jutro. Jak pan uważa, doktorze? Co to było, panie Bąk? Nic takiego, no. Ten tu miał atak. Dobrze. Przewietrzyć. Zaduch jak w kurniku. Tak jest. Coraz lepiej z panem. Bicze bierze? Ma się rozumieć. Codziennie.
Przecież tłumaczyłem panu. Tłumaczył pan. No więc nie bardzo rozumiem. A może ja niezbyt pamiętam istotę naszej rozmowy. Ale ja pamiętam. Pokładał pan spore nadzieje w dobrodziejstwie przyszłości. To nie tak. Lepsze czasy. To pańskie słowa. Zorza nowego życia, triumf prawdy. Nadejdzie i dla nas wielka godzina. Tylko, że ja tego nie doczekam. Zdechnę tutaj. Za to czyjeś prawnuki doczekają. Pozdrawiam ich z całego serca i cieszę się za nich. Naprzód! Szczęść wam Boże, przyjaciele. Spoza tych krat pozdrawiam was i cieszę się. Ale póki co pan dobrodziej też urzęduje za zakratowanym okienkiem. W tych lepszych czasach zapewne usuną. Zapewne. Pan się gdzieś kształcił? Uniwersytet. Ale nie skończyłem. Jest pan myślącym i dociekliwym człowiekiem, a więc bez względu na warunki zewnętrzne może pan znaleźć ukojenie duchowe w samym sobie. Można je posiąść, żyjąc nawet za podwójnymi kratami. Dlaczego więc pan się tak przed tym broni? Diogenes mieszkał... Co mi pan opowiada o Diogenesie? Marna retoryka. Ja kocham życie, rozumie pan? Kocham namiętnie. Wiem, ja mam manie prześladowcze, ja to wszystko wiem. Ale ja także chcę żyć, rozumie pan? Żyć! A resztą... Niech mi pan da spokój. Można? Nie przeszkadza? Proszę. Słucham pana. Zdaje się, że to ciekawy przypadek. Owszem. Poświęca mu pan mnóstwo czasu. Mówią, że to pana pupil, panie doktorze. A jednak mimo to próbował uciec. Nie czuje się pan zawiedziony? Kto tak mówi? Powiedzmy, że pozostali chorzy. Są zazdrośni. Mój Boże, to takie ludzkie. Ale nie to jest ważne. No więc o co chodzi? Chodzi o metodę, doktorze. Ach, to rozumiem. Jak pan wie, przez kilka miesięcy praktykowałem w klinice wiedeńskiej i mam poczucie... Ma pan poczucie, że nasze, to znaczy moje metody są anachroniczne i przestarzałe? No, znam, wiem. Teoria genów, klasyfikacja przypadków, antyseptyka, hipnotyzm. Mniej więcej. Rozczaruję pana. Uważam, że niestety niezależnie od tych nowości, sama podstawa problemu jest nadal nienaruszalna.
I to zarówno tu, jak i w klinice wiedeńskiej. Czyżby? Z całą pewnością. Bo o to mógłbym zapytać. Czy pacjenci kliniki wiedeńskiej odzyskują wolność? To jest typowy argument z innej sfery, poza medycyną. I nie zmienia faktu konieczności poszukiwania nowych metod. Zgoda. Ale pozostaje jeszcze kwestia możliwości i warunków hospitalizacji. Proszę o tym nie zapominać. Nie zapominam. Właśnie rozmawiałem o tym ze starostą. Ze starostą? A kto pana do tego upoważnił? Dobro chorych. A także pewna inercja, którą obserwuję tu od dawna. Ha, tak. Cel uświęca środki. Wybaczy pan, ale ten sposób rozumowania jest mi całkowicie obcy. Dlatego więc nie mogę go zaakceptować. A tym bardziej pochwalić. Na przyszłość proszę wszelkie tego typu inicjatywy konsultować ze mną. To wszystko. Cham. Cwany. Smutny jesteś, profesorku. Jest na to rada. Chodź ze mną. Niewiele wezmę. Proszę mnie zostawić. To tylko parę kroków. Jeszcze podziękujesz, a potem sam będziesz przychodził. Proszę mnie zostawić. Doktorze! Proszę. Proszę bardzo. Wredny staruch. Nawet przez ulicę nie można przejść spokojnie. Co? Co pan mi się tak przygląda? Nie myśli pan chyba... Ale skąd, doktorze kochany, tyle, że... Że co? Wyglądał pan zabawnie. Proszę mi wybaczyć, ale tak było. Pozwoli się pan zaprosić na kieliszek koniaku? Pojedziemy do klubu, zgoda? A co w szpitalu? No cóż, zawsze to samo. Napijemy się, pogawędzimy. Trzeba żyć. Żyć, doktorze! Tak. Tak właśnie? Czasami i tak. Zaraz przyjdzie towarzystwo, zabawimy się i troski precz. Jakie to wszystko proste. Zabawimy się i troski precz. Czasami panu zazdroszczę. Czego? Prostoty. I słusznie. Moja dewiza jest prosta. Stawiać sprawy takimi, jakie są. No bo jakże inaczej. Jeszcze jeden. Dość już tej płasnady.
On więcej nie będzie pił. A ja nie przypominam sobie, żebym pana zapraszał. Zechce pan się... Milczeć! Kto? Milczeć. Ja? Nie trzeba, panie Andrzeju. Nie trzeba. Przecie to smarkateria. Pijana smarkateria. Zepsułem panu wieczór. Przepraszam bardzo. Uniosłem się, ale nie można. Nie można godzić się na wszystko. Spacer. Proszę na spacer. Nie wyschło. Jeszcze nie wyschło. Co to dalej? Będzie, doktorze. No, będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Dobry, przyjacielu. Nie śpi pan? Po pierwsze, nie jestem pańskim przyjacielem. A po wtóre, nie usłyszy pan ode mnie ani jednego słowa. Daremny trud. Jak pan uważa? Już wcześniej domyśliłem się pańskich zamiarów. Śledztwo! Normalne, ordynarne śledztwo. Dużo wzniosłych słów, frazesów, a w gruncie rzeczy trzeba protokolik sporządzić, tak? Przecież jestem na obserwacji, nieprawdaż? Dobrze. Załóżmy, że pańskie podejrzenia są słuszne. Wydam pana policji. Odbędzie się proces, później więzienie. Cóż to za różnica? Tu czy tam? No niech pan pomyśli. Wsiąść w bryczkę i do lasu. Między drzewa. Cisza, spokój, ludzi nie ma. Raj? A potem wrócić do domu, do ciepłego, zacisznego pokoju i poleczyć się na ból głowy jakiegoś porządnego doktora. Boże, jak ja dawno nie żyłem po ludzku. A tu? Ohyda. Nie do zniesienia. Piekło, piekło,
piekła, piekła. Między ciepłym, zacisznym gabinetem a tą salą nie ma żadnych różnic. Co pan powiedział? Tylko człowiek przeciętny oczekuje dobra albo zła z zewnątrz. A więc od bryczki czy gabinetu. A człowiek myślący od siebie. Tylko od siebie samego. Pańska filozofia nie pasuje do naszego klimatu. To nie Grecja. Zaraz, kim to ja... Z kim to mówiłem o Diogenesie? Z panem? Owszem. No właśnie. Właśnie, niech by to u nas spróbował w tej swojej beczce. Już by mu dali. Mędrzec, czy mówiąc prościej, człowiek myślący, gardzi cierpieniem, jest... To znaczy, że jestem idiotą, bo cierpię. A nawet więcej. Oburza mnie ludzka podłość. Niech pan tak nie mówi. Liczy się tylko to, co w środku. Tylko to. I to mówi lekarz. Człowiek jest istotą organiczną, zdolną do życia, więc musi reagować na wszystkie podniety. I ja reaguję. A pan? Pan z kolei gardzi cierpieniem. Oznacza to brak wrażliwości, nic więcej. Stąd ta obojętność wobec bogactw i wygód życia. Pogarda dla cierpień i śmierci. Nic was oczywiście to nie obchodzi, że jest to całkowicie niezrozumiałe dla większości ludzi. A wie pan dlaczego? Dlatego, że większość ludzi nigdy nie znała ani bogactw, ani wygód życiowych. Więc pogarda dla cierpienia byłaby dla nich równoznaczna z pogardą dla samego życia i... Proszę, i zaraz! Ale... Chciałem coś powiedzieć, coś ważnego. Proszę mnie nie przerywać! Wszystko zapominam w tym więzieniu. Trzymacie nas za kratami, gnębicie, zniewalacie. O, ale to jest piękne, mądre, bo przecież między tą salą a ciepłym, zacisznym gabinetem nie ma żadnej różnicy. Tak, zdaje się, był pan to łaskaw ująć. Dlatego nie możemy się porozumieć. Pan całe życie żywił się cudzymi cierpieniami, natomiast ja cierpiałem od dnia urodzenia po dziś dzień. Nie o to idzie, że pan cierpiał, a ja nie. Idzie o to, że my obaj myślimy, widzimy w sobie ludzi, którzy są zdolni myśleć i rozmawiać. I to czyni nas solidarnymi, chociaż poglądy nasze są bardzo różne. Zdaje się, że nasz stary do reszty zdziwaczał. Całkiem w piętkę goni. Ja prawdę mówiąc, panie doktorze, to się już dawno tego spodziewałem. Ale co też pan mówi? Doktor Bloch, jak pan może? A mogę. Są na to dowody. Obserwuję go od dawna, właściwie dobry człowiek. Ale czy siostra potrafi sobie wyobrazić? Przed paru dniami pobił w klubie człowieka bez powodu. Wszyscy byli oburzeni. Nie mogę w to uwierzyć. Ja sam bym nie dał temu wiary, gdybym nie był świadkiem tego incydentu. Sam nie wiem, co o tym sądzić. Aha. A kto namówił tego stukniętego do ucieczki? Gdybym akurat nie był, to i nie ma ptaszka. To by się nawet zgadzało. Proszę sprowadzić mi dorożkę o 11:00. Tak jest. Panie doktorze, czy mogę już iść? Tak, Katarzyna. Dziękuję. Do jutra.
Dziękuję. No cóż, doktorze, zaprosiliśmy pana tutaj, jako że mając na uwadze pierwszorzędne znaczenie szpitala, który pan prowadzi, wydaje się, że jest właśnie czas i sposobność, żeby rozważyć, wspólnie rozważyć pewne kwestie. Może doktor Chobotowski przedstawi problem, jako że jest to dziedzina, w której nie jestem specjalistą. Proszę. Powstał projekt, o którym miałem już przyjemność rozmawiać z panem starostą. Chodzi o przeniesienie apteki z głównego budynku do pawilonu z powodu wilgoci. Trudność leży w tym, że pawilon również wymaga remontu. No właśnie, jak pan ocenia koszta tego remontu? Trudno powiedzieć. To wymaga szczegółowej kalkulacji. Ja już przed 10 lat miałem zaszczyt przedstawić raport stwierdzający, że szpital w istniejącym stanie jest luksusem, przerastającym możliwości miasta. Miasto za dużo wydaje na niepotrzebne budowle i zbyteczne posady. Myślę, że za te pieniądze można by poprowadzić 2 wzorcowe szpitale. I o tym właśnie pisałem w moim raporcie. Może po kolei. Nie przypominam sobie żadnego raportu, o którym pan tu tak poetycznie opowiadałeś. Czy jesteś pan w posiadaniu kopii tego raportu? Nie wiem. A raczej nie. O, tak też sobie myślałem. Pozwoli pan, szanowny doktorze, iż ocenę polityki finansowej miasta pozostawimy osobom bardziej do tego powołanym. Jednakże inne sprawy przyszło nam dzisiaj omawiać. Remont oficyny. Otóż nie tylko. Nie tylko kwestie remontu. Którego dzisiaj mamy, panie doktorze? Aha. Rozumiem. Nie usłyszałem. Nic nie szkodzi. Po pierwsze, nie mam przyjemności znać pana. A po drugie... Aha, rzeczywiście niedopatrzenie, przepraszam. Pan doktor Malecki z Warszawy. Z Warszawy. I specjalnie pan doktor fatygował się tyle wiosn, żeby się dowiedzieć ode mnie, którego dzisiaj mamy? A jeśli ja nie wiem? To wrócę niepocieszony. Ale póki co słuchamy pana. Proszę bardzo. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Mówi się o pańskich sympatiach anarchistycznych. Mam wrażenie, że te podejrzenia są nieco przesadzone. Niemniej jednak chętnie zapoznamy się z pańskimi wyjaśnieniami, doktorze. Oszczerstwa. Jeśli to oszczerstwa, tym łatwiej będzie je panu obalić. Nie rozumiem, o co panu chodzi. Nie będę odpowiadał. Brak odpowiedzi to także odpowiedź. I jeszcze jedno. Co pana łączy z niejakim Wiktorem Orskim? Nie znam go. To pacjent z sali numer 6, doktorze. Nie zna go pan. To co najmniej dziwne. Cóż pana tak dziwi?
Nie mogę być obojętny wobec faktu przyznania się lekarza do tego, iż nie zna swoich pacjentów. Czyż nie przebywa on od paru miesięcy w sali numer 6 pańskiego szpitala? Tak. Przepraszam, nie skojarzyłem. Więc? Nie rozumiem. Pytam, czy to jest pański krewny, przyjaciel? Jedynie pacjent. Czy taka odpowiedź satysfakcjonuje pana? Moje satysfakcje, panie doktorze, są teraz mniej ważne. Idzie raczej o pańskie samopoczucie. Ocena mojego samopoczucia będzie treścią pańskiej diagnozy, czy tak? Jeżeli o mnie chodzi, dziękuję. To wszystko. Chciałem powiedzieć, że już dawno miałem z panem o tym porozmawiać. Żałuję, że to się nie stało. Chroniczny brak czasu, obowiązki. Ale widzi pan, pan o nas całkowicie zapomniał, doktorze. Nudzi się pan z nami. W karty pan nie gra, kobiet pan nie lubi. Żyje pan jak zakonnik. A samotność to zły doradca. Daruję pan. To wszystko? No tak. To wszystko. No cóż, panie doktorze, po prostu czas już nam starym na odpoczynek. Jestem wzruszony pańską troskliwością. I proszę pamiętać, że zawsze, powtarzam, zawsze znajdzie pan we mnie przyjaciela. A więc i pana tutaj ściągnęli? Po co? Zdaje się, że to ja tylko panu zostałem. Co do moich intencji wobec pana, nie muszę chyba mówić, co? Proszę. Proszę mi wybaczyć. Mówią, że pan jest chory, przemęczony. Nie wiem, nie znam się na tym, ale przecież ja panu dobrze życzę. Wyjeżdżam na kilka dni zaczerpnąć lepszego powietrza. Proszę dowieść, że pan jest moim przyjacielem. Pojedziemy razem. Jestem zupełnie zdrów, a wyjechać nie mogę. Zresztą gdzie? I w jakim celu? Przypomnijmy sobie nasze młode lata. Jedźmy choćby do Warszawy. Warszawy? Naturalnie, to wspaniałe miasto, atmosfera, ludzie. Zupełnie inni ludzie. No, niech się pan nie uwierzy. Proszę. Zamieszkamy w Saskiej. Nie, nie będę uciekał. Uciekał? Przed czym? Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Czy ma pan do mnie żal? A jak pan myśli? Myślę, że źle mnie pan ocenia. Ja pana w ogóle nie oceniam. To zbyt łatwe i trudne zarazem. W każdym razie nie chciałbym, aby żywił pan do mnie żal. Proszę mnie nie odprowadzać, chciałbym zostać sam. Już, już. Damy radę.
Wszystko będzie dobrze. Chwilowa niedyspozycja. Ciśnienie gwałtownie spadło i stąd to osłabienie. Parę dni spokoju i odpoczynku i wszystko wróci do normy. Święta prawda. Było w nocy tylko się powiesić. Ale najważniejsze, że to nic poważnego, prawda, doktorze? Przemęczenie. No to trzeba by wysłać pana do kurortu. Jak pan uważa? Dobre powietrze, słońce, nowe znajomości. Wytworne damy. Jeszcze pana ożenimy, doktorze. Przednia myśl. A dlaczego nie? Pytam, dlaczego nie? To trywialne. To zależy od punktu widzenia. Większość nas z rozkoszą uległa tej trywialności. I dzielnie uczestniczy w boju o przedłużenie gatunku. Widzę, że nasze wysiłki na nic. A pamięta pan ten wierszyk z młodych gimnazjalnych lat? Zaraz, jak to było? Pędzi, rycerz! Nie, nie, to nie tak. Pędzi, młodzian! Zostawcie mnie. Ale... Brać! Proście się! Wol! Brać! Powiedzcie stodobaj! Tępi ludzie. Uśmiechnijcie, głupcy. Nie potrzebuję waszej przyjaźni, ani swoich lekarstw, tępaku. Co za trywialność. Ohydne. Może powinienem wrócić. A po co? Sam nie wiem. Został bez opieki. Ten nagły atak. To depresja? Coś w tym rodzaju. Ale tak nagle? Myli się pan. To trwało już od dawna. I nasilało się z każdym dniem. Ostatnio stało się wyraźne nawet dla laików. Aż wreszcie dzisiaj choroba uzewnętrzniła się w całej swojej postaci. Podwieźć pana? Nie, 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 nie. Dziękuję. Więc mówi pan, że... to depresja. Dziwne, bardzo dziwne. Co pana tak dziwi? Trudno uwierzyć. Nie to, żebym nie ufał pańskiej ocenie, ale przecież jeszcze tak niedawno. Proszę się nie martwić. Nie zostawimy go samego. To byłoby nieludzkie. Żegnam. O, panie doktorze, tak się cieszę. Jak zdrowie. O, widzę, że już lepiej. Przyszedłem, żeby pana przeprosić. Och, niepotrzebnie, doprawdy. No, niepotrzebnie, potrzebnie. Drogi doktorze, prawdę powiedziawszy, chciałbym z panem pomówić. Może pospacerujemy chwilę. Strasznie tu dziś zamęt. Ja się tylko ubiorę, dobrze? Przepraszam. Nie wspominajmy już tego, co zaszło. Nie przyszło mi nawet na myśl, żeby się na pana obrazić. Zresztą rozmawiałem jeszcze później z doktorem Chobotowskim. No cóż, choroba to nie są żarty, rozumiem to doskonale. Ale już lepiej, co?
przepraszam za przyjacielską radę, ale powinien się pan poważnie zająć swoim zdrowiem. Chobotowski dał mi słowo, że się panem zajmie. Niech pan im nie wierzy. Moja choroba polega także i na tym, że przez 12 lat w całym mieście znalazłem tylko jednego rozsądnego człowieka i to wariata. I oni o tym wiedzą. Ja wcale nie jestem chory, tkwię tylko w błędnym kole, z którego nie ma wyjścia. Świadomość zmarnowanego życia. A na to nie ma recepty. Jest pan rozdrażniony. To poniekąd zrozumiałe. Niech pan zaufa Chobotowskiemu. Potrzebuje pan takiej porządnej kuracji. Współczucie. Wszystko to prowadzi do mojej zguby. Ginę. I mam odwagę do tego się przyznać. Więc tym bardziej powinien się pan leczyć. Nie zatrzymuję pana. No właśnie. Na mnie już czas. Miał pan rację. Rzeczywiście jest coś przerażającego w obojętnej nieświadomości, z jaką działają prawa natury. Wygląda to tak, jak gdyby jakaś niewidzialna ręka wyciągała się zza chmur i dokonywała na naszych oczach rzeczy niepojętych. Jednego dnia szczęście, drugiego zaś przychodzą rzeczy straszne. A gdy jedno i drugie minie, powraca dawna obojętność. Nie mogą tak dłużej. Się pan czuje? Nie. Przepraszam. To tylko sen. Cieszę się, że znajduję pana w lepszym zdrowiu. Tym bardziej, że... Tak. Dziękuję, że pan przyszedł. Czuję się już znacznie lepiej. Serce jeszcze dokucza, ale cóż poradzić. Starość. A ja do pana... W interesie. Tak? Słucham. Przyszedłem prosić pana... Chodzi o konsylium. Nie wybrałby się pan ze mną? Konsylium? Tak. Aż tak, oczywiście. Proszę bardzo. Cieszę się. Dorożka czeka. Myślałem przez chwilę, że pan mi odmówi. Jestem lekarzem. No tak, ale ostatnio ma pan pomyśleć, że... Nie mówmy o tym. Gdzie jest pański pacjent?
w szpitalu. Już dawno chciałem go panu pokazać. Ciekawy przypadek. Demencja precox. Ale w szczególnym wydaniu. Aha. Jestem gotowy. Zaraz. Będzie pan łaskaw zaczekać. Pójdę tylko po stetoskop. Witam szanownego pana dobrodzieja w naszych skromnych progach. Oto pańskie łóżeczko. Proszę tutaj. Trzeba się przebrać. Muszę zanieść pańskie ubranie do magazynu. Zna pan przecież regulamin. A regulamin jest po to, żeby go przestrzegać. Sam pan nieraz mówił. Dlaczego nie pukasz? Pukałem. Mówił coś? Gdzie tam? Nic. Siedzi cicho. Trzeba go krótko. Tylko bez chamstwa. Może być. Żeby tylko złego przykładu wariatom nie dawał. Nie twoje zmartwienie. Możesz odejść. Jeszcze jedno. Masz go traktować należycie i z szacunkiem. Jest poważnie chory. Zrozumiałeś? Sadzili pana. Wiedziałem. Skąd? Siostra Paulina coś tam powiedziała. Reszty się domyśliłem. Popłakała trochę, wzruszyła się własnym współczuciem. Jakież to ludzkie, prawda, doktorze? Nie jestem już lekarzem. Rzeczywiście. A więc pańska teoria przypadku znowu zatriumfowała. Gratulować. Spisek. Łajdacki spisek. Miło będzie znowu pofilozofować. Potęga ducha, myśl szybuje wysoko, parę zgrabnych maksym przed snem. Co pan na to?
To nic nie da. Przecież wyrok zapadł. Proszę się położyć, doktorze. Nie wolno się godzić. Nie wolno. Muszę stąd wyjść! Natychmiast! Proszę nie robić zamieszania. Trzeba spać. Zawołaj doktora Chłopatowskiego. Powiedz, że... Aby był łaskaw. Powiedz, że go o to proszę. Doktor sam jutro przyjdzie. Teraz jest zajęty. Tu nic. Wyjdziemy stąd. Obiecuję ci. Spacer. Proszę na spacer. Nie wyschło. Jeszcze nie wyschło. Co to dalej? Będzie, doktorze. No, będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Dobry, przyjacielu. Nie śpi pan? Po pierwsze, nie jestem pańskim przyjacielem. A po wtóre, nie usłyszy pan ode mnie ani jednego słowa.
daremny trud. Jak pan uważa? Już wcześniej domyśliłem się pańskich zamiarów. Śledztwo! Normalne, ordynarne śledztwo! Dużo wzniosłych słów, frazesów, a w gruncie rzeczy trzeba protokolik sporządzić, tak? Przecież jestem na obserwacji, nieprawdaż? Dobrze. Załóżmy, że pańskie podejrzenia są słuszne. Wydam pana policji. Odbędzie się proces, później więzienie. Cóż to za różnica? Tu czy tam? No niech pan pomyśli. Wsiąść w bryczkę i do lasu, między drzewa, cisza, spokój, ludzi nie ma. Raj? A potem wrócić do domu, do ciepłego, zacisznego pokoju i poleczyć się na ból głowy jakiegoś... A poziom? Może się pan nie zgodzić ze mną. Hołdujący szarej przeciętności. Nic więcej. Zgadzam się. Sam pan przecież wie. Przyszło nam żyć w czasach, gdzie wszystko jest miałkie i nieciekawe. Wszystko oprócz wyższych duchowych przejawów ludzkiego rozumu. Dlaczego? Powody istnieją dwa, co najmniej dwa. Rozum odróżnia nas od zwierzęcia, a powtóre daje namiastkę nieśmiertelności, której nie ma notabene. A więc rozum to jedyne możliwe źródło rozkoszy. No cóż, kiedy my nic nie widzimy i nic nie słyszymy, tylko książki. Mówi pan książki, a praca? Przecież pan jest lekarzem. Ojciec mnie zmusił. Mój Boże, a jednak życie to intrygująca pułapka. Najpierw niebyt, potem przypadek, wreszcie życie albo jego namiastka. A każdy chciałby poznać cel i sens swojego istnienia. Święta prawda. Panie doktorze, ktoś do pana. Przepraszam cię, przyjacielu. Proszę, panie doktorze, bardzo proszę. Co pan się tak przygląda? Nie myśli pan chyba... Ale skąd, doktorze kochany, tyle, że... Że co? Wyglądał pan zabawnie. Proszę mi wybaczyć, ale tak było. Pozwoli się pan zaprosić na kieliszek koniaku?
Pojedziemy do klubu, zgoda? A co w szpitalu? No cóż, zawsze to samo. Napijemy się, pogawędzimy. Trzeba żyć. Żyć, doktorze! Tak. Tak właśnie? Czasami i tak. Zaraz przyjdzie towarzystwo, zabawimy się i troski precz. Jakie to wszystko proste. Zabawimy się i troski precz. Czasami panu zazdroszczę. Dlaczego? Prostoty. I słusznie. Moja dewiza jest prosta. Stawiać sprawy takimi, jakie są. No bo jakże inaczej. Brawo! Brawo! Jeszcze może dalej. Nie wiem, jak brawa, ja. Jeszcze może! Nie wiem, jak koledzy, ale ja podwoję wstąpię. Jeszcze jeden. No? Dość już tej łasenady. On więcej nie będzie pił. A ja nie przypominam sobie, żebym pana zapraszał. Zechce pan się... Milczeć! Kto? Milczeć. Ja? Nie trzeba, panie Andrzeju. Nie trzeba. Przecie to smarkateria. Pijana smarkateria. A jeśli ja nie wiem? To wrócę niepocieszony. Ale póki co słuchamy pana. Proszę bardzo. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Mówi się o pańskich sympatiach anarchistycznych. Mam wrażenie, że te podejrzenia są nieco przesadzone. Niemniej jednak chętnie zapoznamy się z pańskimi wyjaśnieniami, doktorze. Oszczerstwa. Jeśli to oszczerstwa, tym łatwiej będzie je panu obalić. Nie rozumiem, o co panu chodzi. Nie będę odpowiadał. Brak odpowiedzi to także odpowiedź. I jeszcze jedno. Co pana łączy z niejakim Wiktorem Orskim? Nie znam go. To pacjent z sali numer 6, doktorze. Nie zna go pan. To co najmniej dziwne. Cóż pana tak dziwi? Nie mogę być obojętny wobec faktu przyznania się lekarza do tego, iż nie zna swoich pacjentów. Czyż nie przebywa on od paru miesięcy w sali numer 6 pańskiego szpitala? O, tak. Przepraszam, nie skojarzyłem. Więc? Nie rozumiem. Pytam, czy to jest pański krewny, przyjaciel? Jedynie pacjent. Czy taka odpowiedź satysfakcjonuje pana? Moje satysfakcje, panie doktorze, są teraz mniej ważne. Idzie raczej o pańskie samopoczucie. Ocena mojego samopoczucia będzie treścią pańskiej diagnozy, czy tak? Jeżeli o mnie chodzi, dziękuję. To wszystko. Chciałem powiedzieć, że
Już dawno miałem z panem o tym porozmawiać. Żałuję, że to się nie stało. Chroniczny brak czasu, obowiązki. Ale widzi pan, pan o nas całkowicie zapomniał, doktorze. Nudzi się pan z nami. W karty pan nie gra, kobiet pan nie lubi. Żyje pan jak zakonnik. A samotność to zły doradca. Daruję pan. To wszystko? Cieszę się za nich. Naprzód! Szczęść wam Boże, przyjaciele! Spoza tych krat pozdrawiam was i cieszę się, cieszę się, cieszę się, cieszę się. Ale póki co pan dobrodziej też urzęduje za zakratowanym okienkiem. W tych lepszych czasach zapewne usuną. Zapewne. Pan się gdzieś kształcił? Uniwersytet. Ale nie skończyłem. Jest pan myślącym i dociekliwym człowiekiem. A więc bez względu na warunki zewnętrzne może pan znaleźć ukojenie duchowe w samym sobie. Można je posiąść, żyjąc nawet za podwójnymi kratami. Dlaczego więc pan się tak przed tym broni? Diogenes mieszkał... Co mi pan opowiada o Diogenesie? Marna retoryka. Ja kocham życie, rozumie pan? Kocham namiętnie. Ja wiem, ja mam manie prześladowcze, ja to wszystko wiem. Ale ja także chcę żyć, rozumie pan? Żyć. Resztą, niech mi pan da spokój. Można? Nie przeszkadzam. Proszę. Słucham pana. Zdaje się, że to ciekawy przypadek. Owszem. Poświęca mu pan mnóstwo czasu. Mówią, że to pana pupil, panie doktorze. A jednak mimo to próbował uciec. Nie czuje się pan zawiedziony? Kto tak mówi? Powiedzmy, że pozostali chorzy. Są zazdrośni. Mój Boże, to takie ludzkie. Ale nie to jest ważne. No więc o co chodzi? Chodzi o metodę, doktorze. Ach, to rozumiem. Jak pan wie, przez kilka miesięcy... Dlaczego nie pukasz? Pukałem. Mówił coś? Gdzie tam? Nic. Siedzi cicho. Trzeba go krótko... Tylko bez chamstwa. Może być. Żeby tylko złego przykładu wariatom nie dawał. Nie twoje zmartwienie. Możesz odejść. Jeszcze jedno. Masz go traktować należycie i z szacunkiem. Jest poważnie chory. Zrozumiałeś? Sadzi mi pana.
wiedziałem. Scott. Siostra Paulina coś tam powiedziała. Reszty się domyśliłem. Popłakała trochę, wzruszyła się własnym współczuciem. Jakież to ludzkie, prawda, doktorze? Nie jestem już lekarzem. Rzeczywiście. A więc pańska teoria przypadku znowu zatriumfowała. Gratulować. Spisek. Łajdacki spisek. Miło będzie znowu pofilozofować. Potęga ducha, myśl szybuje wysoko, parę zgrabnych maksym przed snem. Co pan na to? To nic nie da. Przecież wyrok zapadł. Proszę się położyć, doktorze. Nie wolno się godzić. Wolno. Chroniczny brak czasu, obowiązki. Ale widzi pan, pan o nas całkowicie zapomniał, doktorze. Nudzi się pan z nami. W karty pan nie gra, kobiet pan nie lubi, żyje pan jak zakonnik, a samotność to zły doradca. Daruję pan. To wszystko? No tak. To wszystko. No cóż. Panie doktorze, po prostu czas już nam starym na odpoczynek. Jestem wzruszony pańską troskliwością. I proszę pamiętać, że zawsze, powtarzam, zawsze znajdzie pan we mnie przyjaciela. A więc i pana tutaj ściągnęli? Po co? Zdaje się, że to ja tylko panu zostałem. Co do moich intencji wobec pana, nie muszę chyba mówić, co? Proszę. Proszę mi wybaczyć. Jest chory, przemęczony. Nie wiem, nie znam się na tym, ale przecież ja panu dobrze życzę. Wyjeżdżam na kilka dni zaczerpnąć lepszego powietrza. Proszę dowieść, że pan jest moim przyjacielem. Pojedziemy razem. Jestem zupełnie zdrów, a wyjechać nie mogę. Zresztą gdzie i w jakim celu? Przypomnijmy sobie nasze młode lata. Jedźmy, choćby do Warszawy. Warszawy? Naturalnie, to wspaniałe miasto, atmosfera, ludzie, zupełnie inni ludzie. No, niech się pan nie uwierzy. Proszę, zamieszkamy w Saskiej. Nie, nie będę uciekał. Uciekał? Przed czym? Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Czy ma pan do mnie żal? A jak pan myśli? Jakież to ludzkie, prawda, doktorze? Nie jestem już lekarzem. Rzeczywiście. A więc pańska teoria przypadku znowu zatriumfowała. Gratulować.
spisek. Łajdacki spisek. Miło będzie znowu pofilozofować. Potęga ducha, myśl szybuje wysoko, parę zgrabnych maksym przed snem. Co pan na to? To nic nie da. Przecież wyrok zapadł. Proszę się położyć, doktorze. Nie wolno się godzić. Wolno. Muszę stąd wyjść! Natychmiast! Proszę nie robić zamieszania. Trzeba spać. Zawołaj doktora Chłopatowskiego. Powiedz, że aby był łaskaw. Powiedz, że go o to proszę. Doktor sam jutro przyjdzie. Teraz jest zajęty. Koniec. Wyjdziemy stąd. Obiecuję. To jest typowy argument z innej sfery, poza medycyną. I nie zmienia faktu konieczności poszukiwania nowych metod. Zgoda. Ale pozostaje jeszcze kwestia możliwości i warunków hospitalizacji. Proszę o tym nie zapominać. Nie zapominam. Właśnie rozmawiałem o tym ze starostą. Ze starostą? A kto pana do tego upoważnił? Dobro chorych. A także pewna inercja, którą obserwuję tu od dawna. Ha, tak. Cel uświęca środki. Wybaczy pan, ale ten sposób rozumowania jest mi całkowicie obcy. Dlatego więc nie mogę go zaakceptować, a tym bardziej pochwalić. Na przyszłość proszę wszelkie tego typu inicjatywy konsultować ze mną. To wszystko. Smutny jesteś, profesorku. Jest na to rada. Chodź ze mną. Panie doktorze! Niewiele wezmę. Proszę mnie zostawić. To tylko parę kroków. Jeszcze podziękujesz, a potem sam będziesz przychodził. Proszę mnie zostawić. Doktorze! Proszę. Proszę bardzo. Wredny staruch. Nawet przez ulicę nie można przejść spokojnie. Co?
Co pan się tak przygląda? Nie myśli pan chyba... Ale skąd, doktorze kochany, tyle, że... Że co? Wyglądał pan zabawnie. Proszę mi wybaczyć, ale tak było. Pozwoli się pan zaprosić na kieliszek koniaku? Pojedziemy do klubu, zgoda? Jaki? Z Linnicy Wiedeńskiej. Czyżby? Z całą pewnością. Bo o to mógłbym zapytać. Czy pacjenci Kliniki Wiedeńskiej odzyskują wolność? To jest typowy argument z innej sfery, poza medycyną. I nie zmienia faktu konieczności poszukiwania nowych metod. Zgoda. Ale pozostaje jeszcze kwestia możliwości i warunków hospitalizacji. Proszę o tym nie zapominać. Nie zapominam. Właśnie rozmawiałem o tym ze starostą. Ze starostą? A kto pana do tego upoważnił? Dobro chorych. A także pewna inercja, którą obserwuję tu od dawna. Ha, tak. Cel uświęca środki. Wybaczy pan, ale ten sposób rozumowania jest mi całkowicie obcy. Dlatego więc nie mogę go zaakceptować. A tym bardziej pochwalić. Na przyszłość proszę wszelkie tego typu inicjatywy konsultować ze mną. To wszystko. Cham. Cwany. Smutny jesteś, profesorku. Jest na to rada. Chodź ze mną. Panie doktorze! Niewiele wezmę. Proszę mnie zostawić. To tylko parę kroków. Jeszcze podziękujesz, a potem sam będziesz przychodził. Proszę mnie zostawić. Doktorze! Proszę. Proszę bardzo. Wredny staruch. Nawet przez ulicę nie można przejść spokojnie. Co? Co pan się tak przygląda? Nie myśli pan chyba... Ale skąd, doktorze kochany, tyle, że... Że co? Wyglądał pan zabawnie. Proszę mi wybaczyć, ale tak było. Pozwoli się pan zaprosić na kieliszek koniaku? Pojedziemy do klubu, zgoda? Wspólnie rozważyć pewne kwestie. Może doktor Chobotowski przedstawi problem, jako że jest to dziedzina, w której nie jestem specjalistą. Proszę. Powstał projekt, o którym miałem już przyjemność rozmawiać z panem starostą. Chodzi o przeniesienie apteki z głównego budynku do pawilonu z powodu wilgoci. Trudność leży w tym, że pawilon również wymaga remontu. No właśnie, jak pan ocenia koszta tego remontu? Trudno powiedzieć. To wymaga szczegółowej kalkulacji. Ja już przed 10 lat miałem zaszczyt przedstawić raport stwierdzający, że szpital w istniejącym stanie jest luksusem, przerastającym możliwości miasta. Miasto za dużo wydaje na niepotrzebne budowle i zbyteczne posady. Myślę, że za te pieniądze można by poprowadzić 2 wzorcowe szpitale. I o tym właśnie pisałem w moim raporcie. Może po kolei. Nie przypominam sobie żadnego raportu, o którym pan tu tak
Poetycznie opowiadałeś. Czy jesteś pan w posiadaniu kopii tego raportu? Nie wiem. A raczej nie. O, tak też sobie myślałem. Pozwoli pan, szanowny doktorze, iż ocenę polityki finansowej miasta pozostawimy osobom bardziej do tego powołanym. Jednakże inne sprawy przyszło nam dzisiaj omawiać. Remont oficyny. Otóż nie tylko. Nie tylko kwestie remontu. Którego dzisiaj mamy, panie doktorze? Aha. Rozumiem. Nie usłyszałem. Nic nie szkodzi. Po pierwsze, nie mam przyjemności znać pana. A po wtóre... Aha, rzeczywiście niedopatrzenie, przepraszam. Pan doktor Malecki z Warszawy. Z Warszawy? I specjalnie pan doktor fatygował się tyle wiosn, żeby się dowiedzieć ode mnie, którego dzisiaj mamy? A jeśli ja nie wiem? To wrócę niepocieszony. Ale póki co słuchamy pana. Proszę bardzo. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Tylko to. I to mówi lekarz. Człowiek jest istotą organiczną, zdolną do życia, więc musi reagować na wszystkie podniety. I ja reaguję. A pan? Pan z kolei gardzi cierpieniem. Oznacza to brak wrażliwości, nic więcej. Stąd ta obojętność wobec bogactw i wygód życia. Pogarda dla cierpień i śmierci. Nic was oczywiście to nie obchodzi, że jest to całkowicie niezrozumiałe dla większości ludzi. A wie pan dlaczego? Dlatego, że większość ludzi nigdy nie znała ani bogactw, ani wygód życiowych. Więc pogarda dla cierpienia byłaby dla nich równoznaczna z pogardą dla samego życia i... Proszę, i zaraz! Ale... Chciałem coś powiedzieć, coś ważnego. Proszę mnie nie przerywać. Wszystko zapominam w tym więzieniu. Trzymacie nas za kratami, gnębicie, zniewalacie. O, ale to jest piękne, mądre, bo przecież między tą salą a ciepłym, zacisznym gabinetem nie ma żadnej różnicy. Tak, zdaje się, był pan to łaskaw ująć. Dlatego nie możemy się porozumieć. Pan całe życie żywił się cudzymi cierpieniami, natomiast ja cierpiałem od dnia urodzenia po dziś dzień. Nie, nie o to idzie, że pan cierpiał, a ja nie. Idzie o to, że my obaj myślimy, widzimy w sobie ludzi, którzy są zdolni myśleć i rozmawiać. I to czyni nas solidarnymi, chociaż poglądy nasze są bardzo różne. Zdaje się, że nasz stary do reszty zdziwaczał. Całkiem w piętkę goni. Ja prawdę mówiąc, panie doktorze, to się już dawno tego spodziewałem. Ale co też pan mówi? Doktor Bloch. Jak pan może? A mogę, mogę. Są na to dowody. Obserwuję go od dawna właściwie. Dobry człowiek. Ale czy siostra potrafi sobie wyobrazić? Przed paru dniami pobił w klubie człowieka bez powodu. Wszyscy byli oburzeni. Nie mogę w to uwierzyć. Ja sam bym nie dał temu wiary, gdybym nie był świadkiem tego incydentu. Sam nie wiem, co o tym sądzić. Aha. A kto namówił tego stukniętego do ucieczki? Gdybym akurat nie był, to i nie ma ptaszka. To by się nawet zgadzało. Proszę sprowadzić mi dorożkę o 11:00. Tak jest. A co w szpitalu?
No cóż, zawsze to samo. Napijemy się, pogawędzimy. Trzeba żyć. Żyć, doktorze. Tak. Tak właśnie? Czasami i tak. Zaraz przyjdzie towarzystwo, zabawimy się i troski precz. Jakie to wszystko proste. Zabawimy się i troski precz. Czasami panu zazdroszczę. Czego? Prostoty. I słusznie. Moja dewiza jest prosta. Stawiać sprawy takimi, jakie są. No bo jakże inaczej. Dość już tej łasenady. On więcej nie będzie pił. A ja nie przypominam sobie, żebym pana zapraszał. Zechce pan się... Milczeć! Kto? Milczeć. Ja? Nie trzeba, panie Andrzeju. Nie trzeba. Przecie to smarkateria. Pijana smarkateria. Zepsułem panu wieczór. Przepraszam bardzo. Uniosłem się, ale nie można. Nie można godzić się na wszystko. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Mówi się o pańskich sympatiach anarchistycznych. Mam wrażenie, że te podejrzenia są nieco przesadzone. Niemniej jednak chętnie zapoznamy się z pańskimi wyjaśnieniami, doktorze. Oszczerstwa. Jeśli to oszczerstwa, tym łatwiej będzie je panu obalić. Nie rozumiem, o co panu chodzi. Nie będę odpowiadał. Brak odpowiedzi to także odpowiedź. I jeszcze jedno. Co pana łączy z niejakim Wiktorem Orskim? Nie znam go. To pacjent z sali numer 6, doktorze. Nie zna go pan. To co najmniej dziwne. Cóż pana tak dziwi? Nie mogę być obojętny wobec faktu przyznania się lekarza do tego, iż nie zna swoich pacjentów. Czyż nie przebywa on od paru miesięcy w sali numer 6 pańskiego szpitala? O, tak. Przepraszam, nie skojarzyłem. Więc? Nie rozumiem. Pytam... Czy to jest pański krewny, przyjaciel? Jedynie pacjent. Czy taka odpowiedź satysfakcjonuje pana? Moje satysfakcje, panie doktorze, są teraz mniej ważne. Idzie raczej o pańskie samopoczucie. Ocena mojego samopoczucia będzie treścią pańskiej diagnozy, czy tak? Jeżeli o mnie chodzi, dziękuję. To wszystko. Chciałem powiedzieć, że już dawno miałem z panem o tym porozmawiać. Żałuję, że to się nie stało. Chroniczny brak czasu, obowiązki. Ale widzi pan,
Pan o nas całkowicie zapomniał, doktorze. Nudzi się pan z nami. W karty pan nie gra, kobiet pan nie lubi. Żyje pan jak zakonnik. A samotność to zły doradca. Daruję pan. To wszystko? No tak. To wszystko. No cóż. Kto tak mówi? Powiedzmy, że pozostali chorzy. Są zazdrośni. Mój Boże, to takie ludzkie. Ale nie to jest ważne. No więc o co chodzi? Chodzi o metodę, doktorze. To rozumiem. Jak pan wie, przez kilka miesięcy praktykowałem w klinice wiedeńskiej i mam poczucie... Ma pan poczucie, że nasze, to znaczy moje metody są anachroniczne i przestarzałe? No, znam, wiem. Teoria genów, klasyfikacja przypadków, antyseptyka, hipnotyzm. Mniej więcej. Rozczaruję pana. Uważam, że niestety niezależnie od tych nowości, sama podstawa problemu jest nadal nienaruszalna. I to zarówno tu, jak i w klinice wiedeńskiej. Czyżby? Z całą pewnością. Bo o to mógłbym zapytać, czy pacjenci kliniki wiedeńskiej odzyskują wolność? To jest typowy argument z innej sfery, poza medycyną. I nie zmienia faktu konieczności poszukiwania nowych metod. Zgoda. Ale pozostaje jeszcze kwestia możliwości i warunków hospitalizacji. Proszę o tym nie zapominać. Nie zapominam. Właśnie rozmawiałem o tym ze starostą. Ze starostą? A kto pana do tego upoważnił? Dobro chorych. A także pewna inercja, którą obserwuję tu od dawna. Ha, tak. Cel uświęca środki. Wybaczy pan, ale ten sposób rozumowania jest mi całkowicie obcy. Dlatego więc nie mogę go zaakceptować. A tym bardziej pochwalić. Na przyszłość proszę wszelkie tego typu inicjatywy konsultować ze mną. To wszystko. Cham. Cwany. Nad śmiertelnymi przez rozliczne ujścia światowa jasność wznosi się, lecz ówdzie, gdzie cztery koła w trzy się krzyże łączą,
wnikając hojnie, rozsypuje promień i miazgę świata coraz czyniąc większą. Gdzie cztery koła, trzy krzyże łączą. Panie doktorze, przyszedł pan Jerzy. Tak, tak, tak. To ja. Można? Ależ naturalnie, proszę bardzo. Tak. Ano, proszę powiedzieć. Co tam nowego? A cóż by miało być nowego w tej naszej mieścinie? Zawsze to samo. Mordercza nuda, przyjacielu. Brak nowych twarzy, nieprawdaż? Otóż to. Idąc tutaj, spotkałem pańskiego kolegę ze szpitala. Chobotowskiego. W rzeczy samej. Mało go znam. Jakoś nie było okazji. Krzysiek! Wol! Brać! Połowić ci sto dobę! Tępi ludzie, uśmiechnięci głupcy. Nie potrzebuję waszej przyjaźni, ani swoich lekarstw. Tępaku. Co za trywialność. Ohydne. Może powinienem wrócić. A po co? Sam nie wiem. Został bez opieki. Ten nagły atak. To depresja? Coś w tym rodzaju. Ale tak nagle? Myli się pan. To trwało już od dawna. I nasilało się z każdym dniem. Ostatnio stało się wyraźne nawet dla laików. Aż wreszcie dzisiaj choroba uzewnętrzniła się w całej swojej postaci. Podwieźć pana? Nie. Dziękuję. Więc mówi pan, że to depresja. Dziwne, bardzo dziwne. Co pana tak dziwi? Trudno uwierzyć. Nie to, żebym nie ufał pańskiej ocenie, ale przecież jeszcze tak niedawno. Proszę się nie martwić. Nie zostawimy go samego. To byłoby nieludzkie. Żegnam. Panie doktorze, tak się cieszę. Jak zdrowie. O, widzę, że już lepiej. Przyszedłem, żeby pana przeprosić. Och, niepotrzebnie, doprawdy. No, niepotrzebnie, potrzebnie. Drogi doktorze, prawdę powiedziawszy, chciałbym z panem pomówić. Może pospacerujemy chwilę. Strasznie tu dziś zamęt. Ja się tylko ubiorę, dobrze? Przepraszam. Chroniczny brak czasu, obowiązki. Ale widzi pan, pan o nas całkowicie zapomniał, doktorze. Nudzi się pan z nami. W karty pan nie gra, kobiet pan nie lubi. Żyje pan jak zakonnik. Tak. A
Samotność to zły doradca. Daruję pan. To wszystko? No tak. To wszystko. No cóż, panie doktorze, po prostu czas już nam starym na odpoczynek. Jestem wzruszony pańską troskliwością. I proszę pamiętać, że zawsze, powtarzam, zawsze znajdzie pan we mnie przyjaciela. A więc i pana tutaj ściągnęli? Po co? Zdaje się, że to ja tylko panu zostałem. Co do moich intencji wobec pana, nie muszę chyba mówić, co? Proszę. Proszę mi wybaczyć. Mówią, że pan jest chory, przemęczony. Nie wiem, nie znam się na tym, ale przecież ja panu dobrze życzę. Wyjeżdżam na kilka dni. Zaczerpnąć lepszego powietrza. Proszę dowieść, że pan jest moim przyjacielem. Pojedziemy razem. Jestem zupełnie zdrów, a wyjechać nie mogę. Zresztą gdzie i w jakim celu? Przypomnijmy sobie nasze młode lata. Jedźmy choćby do Warszawy. Warszawy? Naturalnie, to wspaniałe miasto, atmosfera, ludzie. Zupełnie inni ludzie. No, niech się pan nie uwierzy. Proszę. Zamieszkamy w Saskiej. Nie, nie będę uciekał. Uciekał? Przed czym? Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Czy ma pan do mnie żal? A jak pan myśli? Myślę, że źle.